jakieś buty, dostałem kozaczki. Pamiętam, no pamiętam to z filmu. Oglądałem. No, trochę rzeczy to zostało, nie? Jakby nie było. Witam na nowym filmie. Znajdujemy się w opuszczonej willi piekarza. Może widzieliście ten film już na innych kanałach. Myśmy tu oczywiście wjechali, żeby sprawdzić ten obiekt pod kątem paranormalnym. Tu wam pokażę po części, jak to tutaj wygląda wszystko. Jeszcze trochę rzeczy się zachowało. Zaraz wam opowiem też historię, dlaczego ta willa jest opuszczona. Tam jeszcze jest cała piekarnia z tyłu. My właśnie pójdziemy dzisiaj, ale bo tam mało co się zachowało, to jak widzimy ta kuchnia, też jeszcze jakieś mebelki są. Zobaczcie, jaki tu salon wielki. Zobaczcie, tu jaki taras piękny, nie? Muszę wam powiedzieć, że jest to tu trochę przy autostradzie, trochę głośno tutaj jest. Ale ogólnie jest to tutaj w lesie, no i tu w zasadzie jest to otoczone całe lasem. I fajnie klimat tutaj jest. Jak widzicie, ten taras fajnie wyglądał. Mamy jakiś mebel jeszcze. O, taki, coś kiedyś podobnego miałem w domu, bo taki dom też kupiłem i takie podobne meble z tymi frontami takimi, jak tu widzicie. Też miałem coś podobnego. To znaczy wartościowe zbyt to nie jest, to tylko tak widzicie las, nie? Tak wartościowo wygląda. O, taką meblościankę samą miałem, powiem wam, identyko, ale nieźle. Te fronty były dębowe z tego co wiem, nie wiem jak to tu wygląda. Czy to jest, no to sklejka nie jest, no jak widzicie, nie? Jest to drzewo. Ja taką samą meblościankę miałem, taką samą. No, to tylko wywaliłem. To jest drzewa, wiesz, prawdziwe, to nie jest sklejka. Widzimy dużo dokumentów, jakieś tu pozostawało. Może nie będę świecił tym, bo to miga. Pampersy na wam jeszcze. Tu mamy 2000 rok jakiś widokówka. Dobra, trochę pokrótce powiem, dlaczego to zostało opuszczone. Tutaj, wiadomo, piekarz miał piekarnię. Ta piekarnia jest dosyć duża. Była dosyć duża, dostarczał chleb tutaj na okolice Katowic i dość dużo tego tutaj dostarczał. Ta piekarnia była dosyć duża. No aż tutaj właściciel zmarł. Przejęła to jego żona, a żona nie poradziła sobie z tym biznesem i piekarnia zaczęła popadać w długi. Tak popadać w długi, że była zadłużona już tam na kilka milionów złotych, z tego co wiem. Wiadomo, dalej to działało, no nie wiem, jakoś tam może spłacała jedne długi długimi długami, aż do śmierci jej. Nie wiadomo jak zmarła, to jedyną dziedziczką tego całej tutaj fortuny została córka ich. No ale córka zrzekła się spadku, żeby nie przejmować tych długów po rodzicach. No i wiadomo, przejął to komornik. Było to wystawione na licytację, tam było 1,5 miliona złotych. Teraz to gdzieś tam słyszałem, nie wiem, czy to prawda, 800 tysięcy już teraz tutaj. Teren fajny, no, budynek, no, widzicie, no, jakby się uprzyć, to jeszcze było to już remontować, no. No i tak to wszystko wygląda, no. Teraz zaczniemy tutaj jakieś wychodzenie paranormalne. Może ja jeszcze tryb samolotowy przełączę. Telefon, wyciągnę K2. No oczywiście jeszcze muszę wspomnieć, że jest ze mną Dawid, SCC Urbex, Jacob Urbex, jak zawsze, chyba się przyzwyczailiście do tego już. Dobra, jedziemy. Jedziemy tu w ogóle zobaczyć, co tu jest ciekawego. Tu łazienka. Fajna, no. Szkoda tego budynku. No jak... Gdzie to? Nie, moje auto. Auto? Nie wiem, jaki ty masz auto. Nie wiem też. W aucie czy nie w aucie? Nie wiem, czego to było słychać. Kurde. Tu do tego nie chyba. Nie wiem. Zobaczymy, czy się wyłączy.
A mam, żeby to było takiego tego. Tyle tu było ekip. Ale wątpię, żeby tu do tego Alan. Chłopaki tu byli, chłopaki byli tu w dzień, nie? No byli, a nie wiem, czy to z mojego auta nie jest Alan. Kurde. Nie wiem. Tu jeszcze jakieś faktury zostały. Dobra, przestało wypczyć. Jak zaczniesz jeszcze raz, to ci... To idziemy. I to gaśnie. No, musiał, nie wiem. Ona 50 minut wytrzyma. Wytrzymuje, 50 minut. Zobacz, jaki front tutaj jest z tego, tej szafy jeszcze został. Zobaczcie, ile tych ubrań, tego wszystkiego, wszystko powywalane. Jak zawsze w takich miejscach. Miejscowi szablują. Podobno pracownicy też tutaj szablowali to. Ale nie wiadomo, czy to jest prawda. A że na razie musiał ktoś wiedzieć, czy to zapuszczone. To. Tylko mamy światło wysiadło. Aha, tu już z kadłubkiem niż pola. Ja już chodzę z kadłubkiem, tak. No jak tam jakieś pole? Na razie nie ma żadnego pola. Patrzcie, że w polu pracowników. Wow, zobaczcie, jakie tu jest to duże. Jakie tu jest przestrzeń. Prywatne zdjęcia. Małych dzieci jeszcze, znaczy małe dzieci, to jedno dziecko mieli chyba, no ta dziewczynka, no to by wszystko pasowało. Zobaczcie, jakie lustro, ej, cześć. Nieźle, nie wiem, czy to widzicie, bo to się odbija więcej tego. Nieźle to wygląda, no. To była, na pewno była sypialnia. Zobacz, to jest lustro na górze. Ja to gdzieś widziałem. Widziałem, no, gdzieś to na filmie było. Kurde, nieźle to wygląda. To jeszcze zobaczcie, takie do dzieci. Do tej córki, zabawki. Ja ci powiem tak, ja z tego co tu widzę, nie, to te zabawki są do takiego mniejszego dziecka, czyli to nie wiem, ta matka umarła, to czy ten, to ona musiała być, ta córka jeszcze mała, to też była łazienka, zobaczcie jaka duża, i ona musiała być mała, mi się wydaje, no i wiadomo, jak już odzyskała pełnoletność, wtedy odziedziczyła to z tymi długami, tak jakaś mi się wydaje. Panna, czy coś, jakaś łazienka? Tu była też łazienka, no i to już fajne, duże to nie. No ci powiem, wila fajna, no ale niszczy już. To wszystko ocieplone, widzisz, było styropianem, fajnie porobione. Tu też. Tu jest ten wejście na taki, widzisz, poddasze, znaczy poddasze z tych. Ale strasznie, ja nie wiem, czy to podłoga tak, nie tylko nie, nie, tu jest beton, tutaj raczej się nic zostanie już. Dobra, co ja na kadwójce nic nie mam, gostuba. Zdjęcie? Tam są tej córki też zdjęcia. Aha, dobra, nie będę tylko pokazywał. To nie powinno nikogo interesować. Ale głośno za to, postawię ci powiem tutaj. Dobra, gostub odpalony, zobaczymy, czy tutaj ktoś z nami jest. Tutaj zmarła ta żona i ten mąż, nie? Znaczy to małżeństwo po prostu. No, nie wiadomo czy tu do końca, no ale... Ogólnie w tym domu, nie? Tak. Chyba tak. On ze starości zmarł? Czy jak to było? Nie wiem. Chyba z starości nie, bo nie byli tacy starzy. Może jakaś choroba albo coś, nie wiem. Albo jakiś zawał. Jeżeli jest tu ktoś z nami, niech do nas podejdzie albo przemówi. Mamy urządzenia, które was zalertują. To jest jakieś były mieszkanie z tego tutaj. Tej wili. Jeżeli chciałbyś coś do nas przemówić, zrób to teraz. Albo podejdź do nas. Dotknij tego urządzenia, które mam w prawej ręce, z tą zieloną lampką. Aha, czekaj, ja nie mam chyba co mówić. Mhm. O kurde, łopata. Łopata. Co oznacza to słowo łopata? Co, idziemy na dół, nie? Bo tutaj myślę, że ja tu nie czuję jakieś no. Takiego napięcia. Tu też jeszcze coś. Aha, nie, aha, bo tu jest jedno piętro, czeka, jest drugie piętro. No, tu jest ten salon taki choćby. Tu mi się to wydaje, że to jak już nie mogło się zbierać, jakoś właśnie
To też to wszystko musiało być jakieś oszklone chyba. To było to piękne, nie? Zobacz. Ale chyba ten hałas by mnie tu do szału doprowadził. Chyba wtedy już nie było. Mi się wydaje, przez co oni tego nie umieli sprzedać. Tak. Bo te autosady mogły nie być wcześniej, no. Na pewno. No zobacz, słyszysz jak to strasznie. Straszne. I to masz... I usiądź sobie fajnie tutaj na tarasie, a tu ci auta... Kuchnia jakaś, nie? Chyba. No była kuchnia, tak. Ja to może puszczę go z tych Vox, bo widzę na tym Katowicy. Czy jest tu ktoś z nami? To radio się przebiło. Czy jest tutaj ktoś z nami? Jeżeli tak, to powiedz coś do nas, proszę cię. Zaraz. Przychodzimy w pokoju. Lecimy na ciszę. W 2003 rok. Gazeta? Mhm. Czy to by było ile? 19 lat temu. No. O, 19 lat. No to by tak pasowało, że... 19 lat, to dziecko... Nie... Czy słyszysz nas? Proszę cię, skontaktuj się z nami. Jeżeli tutaj jesteś. Kompletna cisza. Tam jak tam waliło z tak, tam, tak, to tak. Ewidentnie tutaj może wiesz, nie być jakiś duszy, bo... W poprzednim filmie, w poprzednim miejscu w tego środku, żeśmy byli, nie wiem, czy tam na YouTubie już leciał ten odcinek, pewnie tak, to musicie zauważyć, że tych głosów było za dużo. No a tu jak widzicie, chodzimy na razie cisza. Na Voxie też nie zrozumiałe jakieś tam dźwięki. Macie teraz przykład na to, że głos stóp potrafi nie działać, nie? No dokładnie. To nie jest tak. Dobra. Jak możemy tobie pomóc? Co robisz w tym miejscu? Jednak ktoś się odezwał. No, trzeba poczekać czasami chwilę, no. W czym mamy tobie pomóc? Połówka zdań. Nie świeć. Czy mogłabyś, albo mógłbyś się przedstawić? Tu mamy ten parkiet tutaj. Na dół. Mam iść na dół, tak? Nie. Nie, mam iść na dół, nie. Oprawca. To gdzie mamy być? Gdzie mamy iść? Się zaczęło coś. Zmartwiony. Czym jesteś zmartwiony? Zmartwiona. Nie odejmij. Kogo? Nie odejmij. Nie odejmij. No. Tu raczej, albo na tych schodach, co ci wydarzyło? Stuknęli tu. Kto to wie, no wiecie, no czasami niektóre sprawy są zamiatane pod dywan, nie? No, dokładnie. Tym bardziej, jeżeli to była jakaś szanowana rodzina. Szanowana, no w sensie... Wiadomo, mieli hajs. No. Czy coś się tutaj wydarzyło w tym miejscu? Doszło tutaj do jakiejś tragedii?
tym boksie też nic ciekawego. No, to jakoś tak dziwnie. No. Na razie nie jestem za... Przytułek. Nie jestem zachwycony. Przytułek. Nie czuję poza tym jakieś takie zimowe. Tak się nazywała ta córka. Co? Tak się ta córka nazywała. O, Marta. Lekceważący. Patrz, zmartwiony, lekceważący, nagle go tylko dotykałeś. No. Czy jest to z nami były mieszkaniec tego domu? Czy nie życzysz sobie nas tutaj? Mamy stąd wyjść? No właśnie, czekaj. Wyższy. Popada deszcz. Błogosławiony. Błogosławiony wyższy może niż... Może są w niebie. W niebie już, no. Może są w niebie. Ale dotknąłeś tej rzeczy i zobaczyło się, nie? Tak. Spróbuj, Paweł, jeszcze raz. Czy to był pokój Marty? Przychodzimy tutaj z szacunkiem. Nie chcemy tutaj nic zniszczyć. Pełny papierów jakiś, nie? Masakra. Biegać. Biegać nie, no ja taki... Nie każdy słowo też można brać. Czy mieszkałaś tutaj, w tym domie? Czy rozmawiamy z właścicielem tego domu? Córka raczej żyje, nie? Córka żyje, no. Chyba. No to już tyle lat minęło, nie? Bo też tam pada, mi się tam wydaje, że tam ktoś chodził cały czas. No, bo to pada, wiesz? No. To jest nie wiadomo, z kim rozmawiamy. No może to być ktoś inny, nie? Całkiem inny. Muszę była przywędrować. No powiedziała, że błogosławiony coś tam ten, że oni są już w niebie, nie? Tak, że właściciele są może w niebie, wiesz? Dziękuję. To ja załączę SLS. Jacob robi ten chyba, sesję. Start. Tutaj. Już tutaj Paweł jakiś. O, to jest Dawid i Jacob. Tutaj jesteś. Nikogo więcej nie wykrywa SLS. Jest to trochę ciemno. Znaczy duże pomieszczenie. Musiał być klimatyczny. No, jak to było wszystko jeszcze działało. Dom był zamieszkany, musiał być piękny. A bo tutaj był jakiś jej pokój czy coś. Też te lustry tu mogły być jakieś łóżko, nie? Tu mogło być stać to. I tu wychodziła. Znaczy, tu są te zdjęcia, widzisz? I też nie no, wiadomo. Szafka widzisz i tu łóżko, widzicie? Tu macie lustra nad górą. Wykrywam, to jest na tych zdjęciach wykrywa. To jest, widzicie, że... O kurde, tęsknić. Albo faktycznie to jest jak to by właściciel, właścicielka, no. Bo będziesz mi zdjęcia, nie? Że tu są zdjęcia, pokój, tęsknić. Czy jest tutaj z nami była właścicielka, bo były właściciel? Tęsknisz za Martą? Za swoim dzieckiem? Gdzie jest Jacob? Jacob paranormal. Kurde. No akurat o zdjęciach mówisz i padło tęsknisz. Tęsknisz, tak. Nie obawiaj się nas, przychodzimy w pokoju. Chcemy porozmawiać tylko. Woda kapie. Nie, ja... Bartosz. Ja tak właśnie myślę, że tutaj musi być jakieś łóżko. Wiesz, tutaj jakiś pokój. Tak, zobacz, to nawet jest imię od Marta. No ja to nie wiem. No nazwiska nie będę pokazywać. Pomysł takich tych Andrzejków. Tu są zdjęcia, jeszcze te obrazki jeszcze widzisz. No ja tak, tu musiało być gdzieś ten pokój też. Może to było jakoś przedzielone, wiesz? No. Albo coś tu, czyjeś... Albo po prostu taki duży miała na poddaszu i tam był ta łazienka, ten kibel. No może, no. Ale to jest wielko.
Bo tutaj ewidentnie były biura, tu. Jakieś biura, papier, wiesz, takie papierologia. Czekaj, Bartosz, jak on się nazywał? Nie wiem, może tu gdzieś będzie pisane, na fakturze gdzieś. Czekaj, tu były jakieś faktury, nie? Tutaj takie. Wiem, jak córka się nazywa. Córka to my też wiemy. Ale ten... Cię nie będę pokazywać. Ten, żona jak się nazywała? Jak? Renata. Renata, a tego męża może nie być, bo jak on już długo nie żyje, to może nie być już. Bartosz taki trochę bardziej nowoczesniejszy. Renata się nazywa. Teraz przez chwilę była na nią tutaj. Więc to może, jak mąż już wiesz, ona to prowadziła przez gdzieś tam lat, to już może nie być, nigdzie się nie przewijać imię męża. To ja byłem. To ja. Nie wiem. Łazi tam gdzieś. Tu jest, albo tu był pokój, bo zobacz, gdzie to jest książek, widzisz? To jest taki zapach, nie? Tu jest ścianę. Ścianę, to jest grzyb. Ja wiem, ale tu fioletowa, tu niebieska. Patrz, jakieś rysunki. Matematyka, klasa czwarta. Czy jak do klasy czwartej chodziła, to tu jeszcze mieszkała. Czyli czwarta klasa to miała 10 lat. 10 lat plus 20, nie 19, 29 lat. Ty tyle co ja. No nie, nie więcej, no tak, wiesz. Tam właśnie. Start. To jest Jacob. Przeskanujemy się, tutaj jest LS-em. Też cisza, no ale widzisz, dotknąłem kilku rzeczy prywatnych, nie? I od razu była odpowiedź, nie? Tutaj tą kartkę. Tak jakby, wiesz... Mówiliśmy o zdjęciach, tak, to jest Jacob. Jakbym ruszył jakieś prywatne rzeczy. Dlaczego? No przepraszam, że te rzeczy poruszałem, nie chciałem. Co tutaj robisz? Dlaczego się nie potrafisz stąd wydostać? Nie ma SMS, nic nie łapie. Dobra, no ja nie wiem, no ja bym się z wami już pożegnał, bo widzicie sami, no. Niby to jeszcze tutaj przebija, ale sądzę, że to po prostu... Mogą to być też echa, tak. Które tutaj gdzie zostały, tych osób, które tutaj mieszkały. Niekoniecznie to musi być dusza, która po prostu gdzieś tutaj przebywa tak w innym świecie, nie? Metafizycznie. Ja uważam, Paweł, nie wiem, ja czuję, że to miejsce nie jest nawiedzone. Ja też tak nie uważam. Po prostu tego nie czuć. Zawsze nie jak tak. Chodzimy, to już od początku można wyczuć, nie? Jeżeli miejsce ma jakąś energię, to już to nawet na sobie idzie. To jest takie napięcie. Wchodzisz, bo my chodzimy dużo po takich opuszczonych miejscach i to już nie chodzi o sam fakt, że jesteśmy w nocy w jakimś obiekcie, bo już do tego jesteśmy przyzwyczajeni, ale czasem jest tak, że wchodzimy i od razu czuć tą energię taką. Czuć, nie? To, że taki jakąś niepewność. Niepokój taki, no. No taki niepokój, no. Bo teraz dobra, no jesteśmy tutaj wieczorem. Czuć jakąś tam lekkie czasami napięcie, ale to nie jest ze względu na zjawiska. To, no, to nie jest to. To nie jest to. Ja nie wiem, ja co mi się będę żegnał z tego miejsca. Ja też się pożegnam z tego miejsca. No, myślę, że film nam się podobał z tego miejsca. No, jak widzieliście, gdzieś tam się jakieś odzywały głosy, ale nie wiadomo, czy to faktycznie tutaj jakaś dusza przyszła, czy to było może faktycznie gdzieś tam. No tutaj osób, które zmarły, widzieliście na jakąś metę tych zdjęcia dotkli, czy tam, znaczy nie dotkli, tylko powiedzieli o zdjęciach, to ta osoba po prostu powiedziała coś na tym kostubie. Tak samo jak dotkłem tę plakietkę z tym imieniem tej córki, to też się odezwało. No, myślę, że filmu się podoba, napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie, dajcie lajka. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jesteście na nim pierwszy raz. No i co, do następnego, tak fajnie, super, ekstra wyprawy. Na razie, cześć, hej.